dziwne. Co jest? O, a to niezłe. Halo? Surowy kurczak! Przynajmniej nie wpadł mi do... Kto gmerał przelek zręczności? Nie! Rodzinna pamiątka, której jeszcze nie wystawiłam na sprzedaż w internecie. A ty co robisz w moim domu? Kuku! Kuku! Skąd się tu wzięliście? To moja suknia ślubna! Wynocha z mojego domu! Wynocha z mojego domu! Wynocha, mówię, bo wezwę policję! Dajcie więcej policjantów! Policja! Co się tam wyprawia? Co to za stworzenia? I gdzie są dzieci? Te stworzenia to nasze dzieci w swoim naturalnym, nieogarniętym stanie. Co? Co z nimi zrobiłeś? Ja nic. I właśnie o to chodzi. Nadal sądzisz, że ja tu nic nie robię? Dobra, zajmę się tym. Nieźle ci idzie. Przynajmniej w domu nie zostało nic, co mogłyby zniszczyć. O, zapomniałam o ogrodzie. Okej, załatw to po swojemu. Richard? Daj mi jeszcze chwilę, twarz mi się zacięła. Nie jestem przyzwyczajony do patrzenia z wyższością aż tak długo. O, jest gorzej niż myślałem. Dorwały sąsiada. Pana Robinsona? Nie, tego drugiego, którego nazwiska nie znamy. A, to jeszcze nie jest tak źle. Co robimy? Okej, istnieją trzy zasady. Pierwsza, zachować spokój i nie podnosić głosu, bo wtedy wiedzą, że wygrywają. Druga, nie odwracać się do nich plecami, bo zawsze to wykorzystają. I trzecia, zawsze mieć przy sobie plastikową torebkę. A skąd wziąłeś te zasady? Z poradnika dla właścicieli psów? Bez różnicy. Spokojnie! Niebieski, uważaj, co ja powiedziałem? Dosyć, Gumball! Zero komputera! Nie, nie, nie! Przestań, bo nigdy więcej mi nie zaufa! Cofnij się, cofnij się! Nie! Nicole! Nasz sąsiad! Cześć, jestem Nicole Waterson, mieszkam tuż obok. Tak, zauważyłem. Pomarańczowy, widzę cię! Połóż się! Chwileczkę, gdzie wasza siostra? Grzeczna dziewczynka. No i co teraz? Otoczyły nas! Richard, zrób coś! Okej, żyć! Nie pozwolę wam przekatapultować sąsiada nad domem! Ale jedno z was może to zrobić! Co? Co? Sami ustalcie, kto to zrobi! Richard, co chcesz osiągnąć? Pięć, cztery, trzy, dwa. Widzisz, sprawy z dziećmi najlepiej załatwia się wtedy, kiedy nastawi się je przeciwko sobie, bo to je okropnie męczy. Richard, ty... Opowiedz mi coś o sobie. Jasne, zapraszam więc na wycieczkę. A dokąd? Do krainy dzieciństwa, syneczku. Cofnijmy się razem do dnia, kiedy przyszłam na świat w dżungli. Też jestem z dżungli. A moi rodzice to naukowcy. Moi też! Nagle ugryzła mnie taka paskudna zielona małpa. Niemożliwe! Też mnie ugryzła małpa! Nie wierzę ci! No to uwierz! A potem to strasznie chorowałam i rodzice, żeby mi uratować życie, podali mi takie zielone serum. Wyzdrowiałam, ale zrobiłam się zielona! I mogłam się zmieniać w zwierzaki! Hej, mała, ty chyba nawet nie wiesz, ile nas łączy. Jeśli tyle łączy, to pewnie wiesz, na co mam teraz ochotę. No jasne, że tak.
co, bestia? Bo ja już dawno nie spotkałam kogoś, przy kim nie czułabym się jak dziwadło. A wiesz, że ja też? Niezły numer. Niezły numer! Co tam, tytani? W porządku, przyjacielu. A u was pękają głowy? No właśnie, wszystko dobrze? Znowu ty. Trochę mi przypominają moich przyjaciół, wiesz? To ty też masz przyjaciół? Mamy dużo wspólnego. Ja mam przyjaciół, ty masz przyjaciół. Bo jesteście identyko! A teraz wybaczcie, proszę, ale nadal szukamy Madame Rouge. Ty wiesz, o co tu chodzi? Kto to ta Madame Rouge? Nieprzyjemna pani, która potrafi wcielić się w kogo chce. Jak to? Ale w kogo chce? W kogo chce i kiedy chce. No ale... A jeśli ona to ja? Znaczy, jeśli ja jestem ona? Przestań, gdzie tam? Jesteśmy tak podobni, że ty to możesz być tylko ty, jasne? Ale popatrz na to, bo ta Róż to dziewczyna, tak? A ja też jestem dziewczyną. Do tego we wszystkich horoskopach mi wyszło, że wkrótce czeka mnie wielka zmiana. W horoskopach generalnie zawsze piszą takie rzeczy. Ale ja uwielbiam te pierogi. Też lubię i to jeszcze w sumie niewiele znaczy. No ale patrz no, ona wam znika, a ja się pojawiam. To może znaczyć jedno. Ona to ja! Wow. No zgoda. Rzeczywiście jesteście jak brat i siostra. A, czyli mi nie wierzycie, tak? Ja jestem Madame Rouge i wam to udowodnię. Robisz? No chyba cię porywam, braciszku, bo ja jestem paskudna Madame Rouge. Ale hej, myślałem, że się lubimy. Ja też, ale widocznie udawałam, bo jestem paskudna, a ty się dałeś nabrać. Ale, bo ty jesteś do mnie jak taka siostra. Jest, bestia, błagam cię, musisz do niej dotrzeć. Słuchaj mnie, nie wiem skąd nagle te dziwne zapędy, ale to nie jesteś ty. A skąd możesz wiedzieć? Bo tylko przy tobie nie czuję się jak zielone nie wiadomo co, dziewczyno, i wiem, że masz dobre serducho. A pewnie, że mam dobre serducho. Bardzo przepraszam. To nie jestem tą waszą Madame Rouge. Oj, nie jesteś, kochanie, nie jesteś. Byłaś tu przez cały czas? Ukrywałam się tuż pod waszymi siedziskami. Przecież ja już jestem na studiach, a oni zachowują się, jakby byli w pierwszej klasie liceum, co? Przecież ty nigdy nie byłaś w liceum. Ale oglądam licealistów w telewizji. Zazdroszczą ci, że jesteś taka mądra. Bądź ponad to, a jak będziesz ponad, to z góry łatwiej ich pokonasz. A przy okazji, mogę zjeść twoje lody, jeśli ich nie chcesz? Proszę, zjedz je. Ja, jesteś super, Chloe. Gris, ugryzłeś mnie. O, przepraszam cię. Nie widziałem twojej ręki. Schowała się za rożkiem. To tylko zadrapanie. A, na pewno wszystko dobrze? Tak, schłodzę rękę w zimnej wodzie. Co jest? A? Co to ma być? Mój nos! Moje ręce! Muszę lecieć, cześć! Co jej jest? Lodomir wyczuwa straszliwość. Susan. Jestem. Daniel. Jestem. Kyle. Obecny. Chloe. Chloe? Znaczy obecna. Ło, co ci się stało w rękę? Odczep się! Ja, patrzcie, jakie ma uszy! Nie wierzę, to jakaś podpucha, ale super wyglądasz, Chloe, naprawdę! To naprawdę wspaniała zmiana. Mam nadzieję, że będziemy spędzać Dziwne, że Chloe zaprosiła nas na wyjście w tygodniu. Skończyła się wcześniej uczyć? Hej, co jest grane? Tańcz, Chloe! Tańcz, Chloe! I co się stało? Zmieniłam się w misiołaka, kiedy mnie ugryzłeś i wszyscy chcą ze mną imprezować! O, na serio? Chodźcie, pora na misiowanie! Lodomir chce lodomirować. Ludziska, to moja rodzina! Siema, ludzie! To mój tata! Co? Nie. Ja ją tylko ugryzłem i zmieniła się w misiołaka. Nie jesteśmy spokrewnieni, choć jest dla mnie jak rodzina. Lodomir nie chce być ojcem. Pić mi się chce! Dawać picie! Chloe, dokąd to? Mistrzu misiu, możesz mnie też ugryźć? Ja też chcę być taki odjazdowy. Ale co ci szkodzi? Ugryź mnie i po problemie. Pomocy! Chloe! Włączył się jej zwierzęcy instynkt. Drogi, Chloe, dość! Złapcie ją! Nie ruszaj się, Chloe! Ah!
teraz dzwońmy po jej tatę! No jasne! Dość! Co za wstyd! Moja studentka zmieniła się w dziką bestię! Przecież uczyłam cię, Chloe, że żaden wilkołak nie wygra ze srebrem! Chloe! Nie zrobię krzywdy! Chloe, wszystko dobrze? O, Chloe, proszę, zrób pani coś! Coś ty narobiła! Jesteś potworem! Lodomir nie wybacza. Nie martwcie się, ból jest dobry. Oznacza, że całe zło w niej zaczyna reagować na srebro. A co to niby oznacza? Chloe? O, się dzieje? Co? To niemożliwe! Jaki wilkołak ją ugryzł? Hej. Jak to, więc ona nie jest wilkołakiem? Bardziej tak jakby misiołakiem. No to w takim wypadku nie mogę wam pomóc. Specjalizuję się tylko we wilkołakach. Będę się zbierać. Dzięki.